Cześć moi drodzy, witam Was w odcinku, w którym zabrałem ze sobą torbę, nerkę tak zwaną, czyli hip hop. Także Ewok, jak on się nazywa? Hip pack pro. O, hip pack pro. Teraz już wiem, hip pack pro. Niech będzie hip hop, czyli nerka hip hop. Nie wiem, jak to się nazywa do końca. Pro 3L. Dobra. I pokrótce ją przedstawię. Ona oczywiście tak wygląda. Na rowerze to już inaczej się prezentuje. Opowiem Wam pokrótce takie pierwsze wrażenia i dlaczego ją wybrałem, czemu nie jeżdżę dalej z Camelbackiem. No, prosta przyczyna była, o czym wspominałem na jednym z odcinków, przy wysokich temperaturach po prostu termika mocno już siada. No raz, że nie jest to Boże wygodne właśnie takie z tymi paskami, one tam spadają, gdzieś się luzują. Może by załatwiła sprawę inny Camelback, nowszy model. No ale zawsze pozostaje kwestia termiki, po prostu zawsze to na plecach ja się pocę i potem się organizm zagrzewa, więc ta nerka podejrzewam, że będzie lepiej się sprawować. Dopiero to jest właściwie krótki tekst, na kilkanaście kilometrów z nią przejechałem, więc tutaj dużo nie mogę niestety powiedzieć. Ale krótko ją przedstawię Wam, co tutaj w skład jej wchodzi, więc jak widzieliście na już ujęciach, tutaj mamy taką pierwszą komorę takiego szybkiego dostępu, w której możemy sobie, ja na przykład przewożę tutaj baterie zapasowe do kamery. Tutaj mieści się akurat moja komórka, ale większy model chyba raczej nie wejdzie. Natomiast tutaj jeszcze możemy coś włożyć, powiedzmy coś lżejszego. No i też powiem Wam odnośnie tego, jak ciężkie przedmioty tutaj można przewozić i jak to w moim przypadku wygląda. Tutaj z kolei mamy tą komorę główną. W tej komorze głównej była kamera, urządzenia do nagrywania różne. No i tutaj mieści się też jakby ważna sprawa. To jest taki worek z płynem do picia, czyli bukłak tak zwany właśnie, mieszczący 1,5 litra wody. No i faktycznie tam tyle tej wody wejdzie, natomiast można by było raczej mniej trochę wlewać, zwłaszcza jak się tu przewozi trochę więcej tych rzeczy, bo załadowanie potem tego jest trochę uciążliwe, zwłaszcza w ferworze walki. Oprócz tych głównych kieszeni mamy jeszcze kieszonkę boczną. Tutaj prezentowałem Wam na ujęciach, jak to się sprawuje w warunkach, kiedy jeździmy. No i całkiem fajnie. Tutaj mamy, co nam się mieści, dosyć duży baton energetyczny. Troszkę mniejszy jeszcze i może na siłę bym tutaj wepchnął jeszcze jeden, aczkolwiek wolałbym nie. Dwa to są maksymalnie, co tutaj wejdzie, żeby dostęp był jako taki. Czyli z jednej i z drugiej strony, chyba że tutaj przewozimy jakieś klucze, no to wtedy tutaj w tej torebce te klucze by były dosyć bezpieczne, szybkiego dostępu. Wężyk. No z wężykiem jest taka sprawa, że jest trochę krótki. To ja Wam pokazywałem niestety. Przydałoby się chociaż 3-4 cm, żeby był dłuższy, na co nie wiem, dlaczego jest taki króciutki. Raczej dłuższy by był lepszy. Tutaj mamy oczywiście magnesik, który no, swoją funkcję jako tako spełnia. Kwestia przyzwyczajenia, żeby to trafić tym. Parę razy się udało, parę razy nie. Myślę, że po wielu godzinach to jakby się nauczę tego. Dobra, co jeszcze mamy w tej torbie? Tutaj ona ma też takie paseczki. One służą do tego, żeby w trakcie jazdy, jak po prostu gdzieś się tutaj poluzuje nam to ta uprząż, żeby to ściągnąć troszkę mocniej. No i tak. Cały pic tej torby polega na tym, że pas, który tutaj mamy,
Nie możemy go trzymać oczywiście na brzuchu, tylko raczej pod brzuchem, żeby nam nie utrudniał oddychania. Więc niektórzy to robią tak, że wdychają powietrze, zapinają i potem jadą na brzuchu, mając ten napis, ten pas. Z tego chyba względu, że wtedy ta nerka się układa tutaj jakby faktycznie nie na pośladku, tylko trochę wyżej. I ona tak się nie majta. No, może to jest jakiś sposób. Ja raczej pod brzuchem to zapinam, żeby mi nie oddychała, mnie nie utrudniała oddychania. Więc to stoi w takim, wiecie, jakby pod takim kątem. Jak się jedzie, to wtedy tutaj nie mamy poczucia, że nas coś uciska. Jest bardziej swobodny oddech, a cały pas jest tutaj skierowany. No i zapinamy tą nerkę uprzężą, takim paseczkiem, i ściągamy. Pokażę Wam raz jeszcze, jak to wygląda, więc tak zdejmujemy. No i ona ma elastyczny pas, tutaj tak on wygląda, ten paseczek. Jest rozciągliwy, więc żeby założyć, no to po prostu chwytamy tu, trzeba go opasać, naciągnąć to i tutaj jest taki rzep z tej strony, którym to spinamy. A podczas drogi to parę razy trzeba to poprawiać. Na szczęście jest jeszcze to, więc nas to dobrze ratuje, bo powiem Wam, że w miarę jak spijam tą wodę, to albo tym można by było sobie podciągnąć, albo po prostu tym paseczkiem regulujemy. Dobra, jeszcze z tą nerką jest taka sprawa, że ona dosyć fajnie ma rozwiązany system wentylacji. W odróżnieniu może od innych producentów, Evoque zastosował tutaj taką dosyć lekką piankę z kanalikami powietrznymi. Będzie to, myślę, że dobrze widać na kamerze. Tutaj jest przestrzeń i ona też sama w sobie jest tak wykonana z takim, no, dosyć dużym prześwitem. Tutaj te boczne kanaliki, te boczne jakby paski, no to jest taka siateczka z otworem. Tutaj też myślę, że on jest po to, żeby się tam nie gotowało tutaj, tak jak jest przemyślana. Sama nerka waży razem z tym wężykiem i z tym bukłakiem 0,5 kg, więc to trochę jest. 300 chyba gramów waży bez, czy tam 350, 340 waży bez. No ale to jest waga mniej więcej porównywalna z innymi producentami. Nie jest ona specjalnie ani duża, ani mała. No tyle to waży, więc to jest dodatkowe obciążenie. I teraz tak, co do wykonania i do tego, jak ona się będzie sprawowała w boju, no to trzeba poczekać na ten Shooter Master, to ją wezmę chyba, tylko nie tak obładowaną, oczywiście. I zobaczymy, czy jest, bo może będą deszcze, czy ten materiał faktycznie jest nieprzemakalny, czy tam tutaj przez te zamki coś się przedostanie do środka. Ona również ma, jak widzieliście na jednym z obrazków tutaj, takie miejsca na bidony. Ja tutaj akurat statyw przewoziłem. Możemy sprawdzić, czy wejdzie tutaj bidon właśnie, taki półlitrowy. On chyba ma 0,5 litra, tak patrzę na... Wydaje mi się, że 0,5 literka ma, więc spróbujemy, zobaczymy, jak on tutaj wchodzi. No i weszła, czy to puszka może być, weszło bez problemu. Tutaj oczywiście zabezpieczamy tym, po to są te gumki, po to są te paski takie tutaj, żeby to zabezpieczyć, żeby to nie wypadło. No i to jest chyba optymalna wielkość, większych raczej, no można, ale też trzeba zwrócić uwagę na całą wagę jakby tego wszystkiego. Wydaje mi się, że dosyć będzie duże obciążenie. Jedna tam na, żeby szybko ją gdzieś przewieźć, to ok. No dwie też oczywiście można, jak ktoś chce, to pewnie. Zawsze
na jakichś ultramaratonach to się tak nie patrzy. Gdzieś jest woda, to się bierze do oporu i potem się zastanawiamy, co z tym zrobić. Co do samej nerki, czy to jakie są moje takie pierwsze wrażenia, czy lepszy jest plecak, czy nerka? No wydaje mi się, że nerkę, że to nie jest tak, że jej nie czuć, jak ją mamy na sobie czuć. Niestety ona kolebie się, czuć, że ją mamy, ten pasek ściska też. No nigdy nie będzie tak, że coś założymy na siebie i że tego w ogóle nie czuć. To jest, nie wierzcie w takie bajki, że ktoś stwierdza, że ma na sobie nerkę, która waży 3 czy 4 kg razem z obciążeniem i on tego nie czuje. Każdy to poczuje, a jak ktoś nie czuje, to chyba nie bardzo się nad tym zastanawia. Więc mi to osobiście przeszkadza. Wolę jeździć oczywiście tak na leciutko i wszystko mieć na rowerze, ale to posiadanie na rowerze sakiew i tych wszystkich toreb też niestety ma swoje minusy. Więc z nerką jest tak, że mamy dużo szybszy dostęp przede wszystkim, nie? To Wam pokazywałem na tych filmach też, że możemy to w dosyć łatwy sposób jednak obrócić, wyjąć. Czy jest szybszy dostęp z plecakiem? Wydaje mi się, że z nerką jest szybszy. Jeżeli chodzi o szybkie wyjęcie na przykład baterii rozładowanych, no to zatrzymujemy się. W locie to jest trudno wykonać, żeby jadąc przekręcić tą całą nerkę i tu grzebać w czymś. W locie mamy niesamowicie fajny dostęp do tych bocznych kieszonek. No ale bądźmy szczerzy, jeżeli nie mamy nerki, no to mamy z tyłu kieszonki, do których też jest dostęp. Jak ktoś ma wyćwiczone ręce, no ja nie mam, niestety nie sięgnę tak, jak to kolarze sięgają do tej środkowej, jakoś im się to wszystko tak wygina. Ja niestety nie potrafię tak sięgnąć, żeby tu coś wyjąć, więc w moim przypadku nerka lepiej się sprawuje z tymi bocznymi kieszonkami tutaj. Także dostęp szybko do przekąsek w trakcie jazdy jest tutaj fajny. To na plusy. No o minusach już mówiłem, że sama waga tej nerki, gabaryty, no będą stanowiły jakiś tam problem. Rozwiązaniem jest po prostu to, żeby nie ładować jej aż tyle. Ja tutaj, jak widzieliście, dosyć rzeczy w sumie nabrałem dużo. No, cała kamera, z której teraz nagrywam, jeszcze był statyw tutaj przytroczony. No ale jak na przykład bierzemy tylko to picie, dodatkowo trochę jedzenia, kurtka, nic takiego, co samo w sobie jest z metalu, co dużo waży. O, widzicie, pompki nie wziąłem nawet. O, teraz się skapowałem, że nie mam pompki ze sobą. No, to znak, żeby tutaj dalej nie odjeżdżać. No to wtedy ta nereczka w takiej wariancie lightowym, myślę, że się dużo lepiej będzie sprawować. No, ale woda jakby tutaj też to jest największe obciążenie dla tej nerki. No i kolejny jeszcze jeden minus to jest już tego modelu konkretnego. To jest jednak ten wężyk, który moim zdaniem powinien być troszeczkę po prostu dłuższy. No on jest w tej chwili maksymalnie wyciągnięty. A podczas jazdy, no tak trzeba się schylić, żeby się napić de facto, zwłaszcza jak ta nerka gdzieś tam nam się opuści trochę niżej. Także Evok, jak on się nazywa? Hip Pack Pro. O, Hip Pack Pro. Teraz już wiem, Hip Pack Pro. Ona jest wyprodukowana w Chinach, natomiast to design jest w Niemczech, ma taką też tutaj w środku, będzie to widać może. O, możemy sobie wpisać swoje imię i nazwisko w razie jakby zginęła. Name, adres, e-mail nawet. Quality made, engineered in Germany. Coś takiego, jak ktoś jest fanem niemieckiej myśli technologicznej, to no to może tutaj sobie to też wziąć pod uwagę, jak lubi takie rzeczy. Wykonanie jest super, to muszę przyznać. Nie ma tutaj ściegów, no tych ściegów chyba.
które by było jakieś niedokończone, niedorobione. Zamki tutaj wszystkie chodzą płynnie. Wszystko jest ładnie wykończone. No, myślę, że tutaj na dole mamy też taki materiał, który jest po prostu bardziej robust, taki trwały, mocniejszy. Natomiast ten, on jest tutaj taki w miarę delikatny, co przekłada się na wagę, ale też pokryty troszeczkę jakby takim woskiem, co ma zapewnić właśnie wodoodporność tej samej tkaniny. Jak to w praktyce będzie, to się okaże. Dobrze. Myślę, że jeszcze krótko o wrażeniach z jazdy. Jeszcze raz Wam powiem, te kilkanaście kilometrów, które zrobiłem, no to sprawdzałem tak, czy można ją przekręcić w trakcie jazdy, no to słabo to wygląda, jaki jest dostęp do tych kieszonek, więc ok, najlepszy jest. Podczas zatrzymania się, czy można ją przekręcić w miarę sprawnie, no to tak, da się. Wyjęcie czegoś wtedy jest już ułatwione poprzez to szybki dostęp do tej pierwszej komory, która jest na rzepa, to warto też, że jak otwieramy, to tam, jeżeli tu coś mamy, to wszystko ląduje na ziemi, więc na to trzeba zwrócić uwagę, nie zapomnieć, albo tu nic nie przewozić już. Dostęp do tych kieszonek jest fajny, z wyjątkiem tej jednej, ta jest bardzo wąska i ta. Natomiast ta środkowa jest ok, ktoś ma grubsze łapy, palce takie niezgrabne, no to tutaj do tej środkowej może fajnie napakować rzeczy. Do tych dwóch osobnych to już trochę gorzej. Wyjęcie komórki nie jest łatwe, powiem Wam. Jak się siedzi, to oczywiście łatwo wyjąć, ale podczas stania to gorzej troszeczkę. To jest takie dosyć małe, a ta komóreczka jest też, to jest mały model. Takich teraz nie robią. Robią takie wielkie cegły i to nie wejdzie Wam tutaj, po prostu większy model komórki, więc jest to lipa. Przewozić komórkę tutaj nie wiem jak. Czy tutaj się przewożą to ludzie? De facto to jest pomyślane do przewożenia komórek, ale tych mniejszych modeli po prostu. To jest też jedna z wad tych toreb, tego modelu, że ta kieszonka to właściwie nadaje się na telefon 4-5-calowy maksymalnie. To jest chyba 4,6 cala. To jest iPhone 13 mini, no i on tutaj pasuje. Także to już wiecie, że większa komórka tutaj nie wejdzie po prostu. Na siłę nie ma co pchać, bo potem nie wyciągniecie jej i tak. Natomiast tutaj do tej komórki wejdzie i statyw taki nieduży, stick wejdzie, kamera wejdzie, także dosyć dużo fajnych rzeczy tutaj można bez problemu naładować. No i jeszcze fajną rzeczą jest to, że można w tych bocznych kieszonkach tutaj załadować sobie picie. To mi się też bardzo podoba. Do tej też powinno wejść. Także kupujemy w sklepie jakąś butelczynę czy puszkę z czymś tam i mamy już gdzie ją po prostu przewieźć. To z tym czasami jest problem. Jesteśmy obładowani do maksa, chcemy coś na szybkiego kupić i nie ma gdzie tego przewieźć. Kieszonki z tyłu są wypchane, no to zawsze tutaj jest taka opcja, żeby to tutaj z tyłu przewieźć. Także to wszystko, jeżeli chodzi o test tej nereczki. No, ona się dopiero sprawdzi tak naprawdę w boju na Shootermasterze. No zobaczymy, jak ja będę wtedy z niej zadowolony. Czy da mi się we znaki to wożenie jej, czy też będzie w miarę sprawne. No tak wygląda chodzenie w niej. Ja teraz już wypiłem troszeczkę wody, więc zostało niedużo. No nie za bardzo czuć, że ona jest. No czuć oczywiście w trakcie jazdy, bo to po wielu, wielu godzinach dopiero zaczyna się odczuwać cokolwiek. Na początku to tak zawsze jest, że tego nie czuć, a potem dopiero przychodzi to zmęczenie, to dopiero wtedy możemy cokolwiek na temat
rozwiązań pewnych powiedzieć, bo pierwsze godziny, dwie, trzy to we wszystkim się da pojechać bez problemu. I to plecak może być, i jakaś niewygodna torba, i nerka, a dopiero jak się zbliża szósta, siódma godzina, to zaczynamy odczuwać pewne błędy w doborze jakiegoś ekwipunku. I to dotyczy nie tylko plecaka, nerki, ale też ustawienia bloków w butach, czy siodełka, czy kierownicy. Więc właściwie to należałoby bike fitting robić pod kątem tego, jakie trasy robimy. Czy to są trasy 2-3 godzinne, to wtedy inaczej sobie można dobrać pewne rzeczy. Czy wybieramy się na trasy kilkunastogodzinne albo kilkudziesięciogodzinne, bo wtedy zupełnie inaczej ustawiamy bloki w butach, inaczej dobieramy siodełko, kąty w rowerze. No i tak samo z tą nerką, no. To się okaże wszystko w praniu. Jak po 10 godzinach nie będę chciał jej wyrzucić w krzaki, to znaczy, że to jest dobry produkt, ale do tego trzeba troszkę dłużej, dłuższego tego testu. Także ja dziękuję Wam za uwagę. Dzisiaj to wszystko. No i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć. I jeszcze najświeższe informacje z Shooter Mastera. Już są trasy opublikowane i jadę z numerem 50. Także 50 można śledzić. Punkcik 11 teraz maja, 8:00, numer 50. Z tym numerem startuję. Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia. Cześć.